Przez przerwę kanał utracił trochę subskrypcji. Jeśli śledzisz moją twórczość, a jeszcze nie dałeś suba, zaryzykuj. Być może zasubskrybujesz kanał, który da ci solidną porcję mile spędzonego czasu. Z góry dziękuję. Witajcie po małej przerwie w lekko spóźnionym przeglądzie snapshota 22W17A. Niestety mała operacja, jaka niespodziewanie mi się przytrafiła, wymogła na mnie przerwę od pracy na YouTube, ale powoli wracam. Jutro też mamy środę, więc jest szansa na nowy snapshot i postaram się dla Was go przygotować znacznie szybciej. Dzisiaj natomiast w snapshocie są pewne nowości, jak chociażby istniejący w wersji Bedrock Edition, ale w Javie pojawiający się po raz pierwszy kozi róg, a także drop Wardena, czyli moba, który miał nic nie dropić. No cóż, to zdecydowanie ciekawy snapshot, więc bez zbędnego gadania serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od największej nowości, czyli kozich rogów. Pozyskujemy je dwojako. Albo poprzez odnalezienie posterunku piladziorów i zajrzenie do skrzynki, na których znalezienie w środku mamy 50% szans, albo poprzez taranowanie kłus. Jeśli ta uderzy w blok taki jak ruda węgla, miedzi, szmaragdu, żelaza, kłoda drewna, zbity lód bądź kamień, róg wypadnie. Co ciekawe, są to bloki, które naturalnie występują na biomie, gdzie mob się odradza. Same rogi mają swoje 8 wariantów i te nazywają się Ponder, Sing, Seek, Feel, cztery znaleźć możemy w skrzynkach bądź uzyskać staranującej kozy, natomiast pozostałe Admire, Call, Yearn, oraz Dream uzyskujemy tylko wtedy, gdy wrzeszcząca koza uderzy w jeden z wcześniej wymienionych bloków. Czas między kolejnymi użyciami rogu to około 7 sekund. Dość dziwne wydaje się być zrezygnowanie twórców z miedzianego koziego rogu. Nie była to jakaś niesamowicie rewolucyjna rzecz, ale nadawała nowego zastosowania póki co słabo wykorzystywanej miedzi. Zmian doczekał się też Warden i jego nowy atak soniczny. Teraz omija tarczę, a nawet zbroję. Czas odnawiania ataku dystansowego został zmniejszony z 5 sekund do 2. Zadaje obrażenia 10 punktów zamiast 16, czyli 5 serduszek zamiast 8. Dla porównania, wcześniej na poziomie łatwym dostawaliśmy obrażenia rzędu 8 serduszek, na normalnym 15, a na trudnym aż 22,5 serduszka, ale wtedy oczywiście zbroja nam sporo pomagała, tak samo jak i tarcza. Więc ogólnie ta zmiana zdecydowanie ułatwi spotkania z Wardenem, co uważam za spory minus. Tak samo jak fakt dodania dropu moba, ponieważ teraz jeśli pokonamy Wardena, dostaniemy z niego zawsze jeden katalizator. To też uważam za kompletny bezsens. Co prawda rozumiem, że dzięki temu ten blok stał się w końcu odnawialny, bo zrobić farmę Wardenów to nie jest w sumie jakiś wielki problem i mogę się tego podjąć, jeśli tutaj będzie około 20 tysięcy łapek w górę, jednak podobała mi się koncepcja tego moba do omijania i w sumie braku jakiegokolwiek sensu jego śmierci. Teraz dzięki nowym decyzjom Mojangu, jak widzicie, sporo się zmienia. Po tym jak zginiemy od ataku sonicznego, zobaczymy stosowny komunikat. Chwilka na żebry. Poprzedni przegląd osiągnął prawie 16 tysięcy apek w górę. Wierzę w Was, że tutaj będzie podobnie. Dziękuję. Alej wyłapuje cząsteczki od aktywowanego notebloku, chyba że dostęp zostanie zablokowany blokami wełny. Bloki, które po rozkopaniu wyrzucają expa, również będą to robiły po wysadzeniu przez TNT, czyli mowa tutaj o chociażby rudach diamentu czy skalku. W kwestii tego drugiego została zmniejszona odporność na wybuchy, co za tym idzie, jednym TNT zniszczymy więcej bloków i możemy dzięki temu dostać więcej expa. A samego skalku możemy zdobywać więcej dzięki zmianie związanej z blokami Soul Sandu oraz złota, ponieważ te dwa również dzięki katalizatorowi mogą zmieniać się w skalk. Zmieniło się też mnóstwo tekstur w tym snapshocie. W większości są to jakieś pierdoły typu nakładające się na siebie migoczące piksele, nie warte moim zdaniem omawianie. Jednak jedna z nich jest, myślę, warta uwagi, a mam tutaj na myśli płotek jako przedmiot, który stał się taki sam jak faktyczny blok postawionego płotka.
W wielkim skrócie są to najciekawsze i najbardziej warte uwagi zmiany tego snapshota. Miejmy nadzieję, że ten jutrzejszy faktycznie wprowadzi oczekiwane przez wszystkich nowości. Nie da się ukryć, że cisza związana z aktualizacją Minecrafta 1.19 ze strony Mojangu jest bardzo niepokojąca. Do tej pory nie wiemy, co jest ze świetlikami. Nie wiemy, co z tymi aktualizacjami biomów, dzięki którym każdy biom w grze miał stać się unikalny i ciekawy. Mojang zapowiedziało to pół roku temu na Mineconie i obecnie ani tego nie potwierdzili, że na pewno to będzie, ani, moim zdaniem co gorsza, nie zaprzeczyli. Po prostu milczą, nabrali wody w usta i ochoczo wydają kolejne snapshoty, takie jak ten. Nie mam pojęcia, co ten Mojang kombinuje, ale co do tego mam w planach nagrać fajny materiał, chociaż nie ukrywam, wolałbym, żeby jutro pojawiły się ciekawe zmiany w tym snapshocie, a ja wtedy z czystym sumieniem będę mógł z tego filmiku zrezygnować. Jeżeli nie, to pojawi się on pod koniec tego tygodnia, w którym omówię wam moje przemyślenia na temat Minecrafta 1.19, bo jest ich dosyć sporo. Dzięki wam piękne za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już jutro w środę, mam nadzieję w oczekiwaniu na fajny snapshot, a potem, miejmy nadzieję pojutrze, w omówieniu tego, miejmy nadzieję jeszcze ciekawego snapshota. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, cześć!